Witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj pokażemy wam kolejny wystrój terrarium tropikalnego. Tym razem z nietypową ścianką, jest to ścianka strukturalna wykonana z pianki montażowej, jest pokryta fugą. Sposób, który używamy od bardzo, bardzo długiego czasu. Była ona odnowiona, wcześniej była ciemna, teraz jest jasna, bo taką fugę stwierdziliśmy, że mamy i jej właśnie użyjemy. Natomiast nie wygląda to do końca bardzo tropikalnie, chociaż często zdarza się tak, że w lasach są też jakieś skały, na przykład wapienne i one są właśnie jasne takie. Więc czemu nie? Może być też takie właśnie terrarium. Uważam, że ogólnie ścianka prezentuje się bardzo dobrze, wygląda dość naturalnie, więc i tak całość na pewno będzie się ciekawie komponowała. W rogu umieszczam neoregelię, jest to dość stara neoregelia, która już była poprzednio w innym terrarium, dlatego tak troszkę wygląda mało atrakcyjnie. Natomiast na przykład tutaj jest to trzykrotka drobnolistna, także ona na przykład już świetnie wygląda i wypełni tutaj całość, gdy urośnie, no to na pewno będzie to świetnie wyglądało, gdy ona się rozrośnie na całość terrarium. Tym razem zamiast tuby korkowej, bo zazwyczaj używa się tuby korkowej wystroju, to tutaj tym razem użyłem korzenia mangrowca, również one świetnie wyglądają, nie pleśnieją i świetnie sprawdzają się po prostu w terrariach, gdzie jest wysoka wilgotność. Jako podłoże jest użyty zwykły torf kokosowy i tutaj jako miska pojemnik plastikowy. I tutaj na przykład sadzę troszkę roślinę inaczej, jest to Scindapsus pstry. On może rosnąć sobie korzeniami w wodzie, czyli po prostu korzenie będą w wodzie miski, w misce z wodą. On przy okazji filtruje troszkę tą wodę, jest to taki naturalny filtr. No i całe pnącze będzie sobie po prostu tutaj się wiło i rosło po całym terrarium. Jak widzicie, parę elementów tylko, a terrarium już wygląda bardzo ciekawie i może być bardzo ładną ozdobą naszego domu. Oczywiście do miski z wodą jest woda. Tutaj docelowo miała być jaszczurka, która preferuje bardzo wysoką wilgotność, lubi też sobie wchodzić do basenu, dlatego jest tutaj plastikowy pojemnik, który właśnie spełnia taką funkcję. Zwykła jakaś większa miska niestety by się tu nie zmieściła ze względu na ograniczoną ilość miejsca. Zapraszam was wszystkich serdecznie oczywiście na nasz sklep internetowy oraz do naszego sklepu stacjonarnego oraz na nową powstałą grupę na Facebooku. Tam znajdziecie różne inne ciekawe rzeczy na grupie, natomiast w sklepie oczywiście znajdziecie wszystkie towary, które tutaj widzicie, czyli rośliny żywe, podłoże czy korzeń. Wszystko to znajdziecie u nas w sklepie. Zapraszam was serdecznie. We'll be right back.